wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku wykonamy ostatni zabieg na buraka ćwikłowego, ale to jeszcze nie koniec. Wykonamy również zabieg na marchewkę i wykonamy to tym samym środkiem w sumie. Środek Wam zaraz przedstawię, pokażę, powiem co i jak, w jakiej dawce, w sumie tak jak zawsze. Więc zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Dzisiejszy zabieg wykonamy produktem Selective Gold, produktem z firmy Timac Agro i tutaj chciałabym na wstępie już podkreślić, że dana uprawa w tym roku, a mianowicie burak ćwikłowy, był pryskany produktami danej marki i w sumie podkreślam, że widzimy różnicę i nie mówię, że no, że reklama i tak dalej, żebyście tym mi tego nie zarzucali, tylko w tym roku chcieliśmy się przekonać, aby na pewno warto, bo tutaj jednak koszty w gospodarstwie zawsze różnie się przekładają. W tym roku zaryzykowaliśmy i po raz pierwszy zakosztowaliśmy tych środków, a nasze roślinki raczej one zakosztowały tych produktów i różnice widać, mianowicie na przykład po bulwach, które są w buraku ćwikłowym, po jego korzeniu, który jest w tym roku, uważam, jak na tą porę, dużo większy niż w poprzednim. Wiem, że tutaj na to wpływają nie tylko środki, nawozy i tak dalej, ale również pogoda, ale tutaj mówię, jest różnica, więc zobaczycie ją również i Wy, bo na odcinku postaramy Wam się to zobrazować. Ponadto coś o danym środku. Tutaj nasza uprawa, to nie chodzi o to, że chemia jest wlewana w danego buraczka, aby ta uprawa była, wiecie, niezdrowa, szkodliwa i tak dalej. Uprawa na terenie, nie, źle to jest powiedziane, uprawa od siewu do zbioru jest monitorowana przez przetwórnię, także nie możemy sobie tutaj pozwolić na stosowanie niektórych środków i tak dalej. Tutaj jesteśmy ograniczeni i musimy przestrzegać pewnych reguł, dobrze to nazwałam, nie wiem, wydaje mi się, że tak. Więc w tym przypadku również trzeba uważać na to, czym się pryska dane warzywa. Więc tutaj nie możecie nam zarzucić, że to jest chemia. Dany zabieg ma tutaj na celu biostymulację. W sumie dlatego też wspomniałam, że to jest ostatni zabieg. Mamy tutaj mikroelementy przyswajalne, w pełni przyswajalne, odżywienie borem i molibdenem, ale też również działanie antystresowe. Ponadto zabieg działa na to, aby azot był pobierany i przetwarzany przez roślinę, co w końcowej fazie wzrostu warzyw wpływa na zawartość azotanów, co jest bardzo kluczowe i tutaj podkreślę, jest bardzo kluczowe, ponieważ zawartość azotanów w warzywach, w naszym przypadku marchewki i buraka ćwikłowego jest bardzo ważne, więc tutaj to podkreślę i dany produkt nam w tym pomoże. Ponadto wpływa na tworzenie i transport cukrów, ale nie tylko cukrów, ale także asymilatów i składników pokarmowych w roślinie oraz utrzymanie turgoru rośliny. Produkt stosujemy w dawce 4 litrów na hektar, zarówno przy marchwi, jak i buraku ćwikłowym ta dawka jest taka sama. Ponadto jeszcze wrócę do tych azotanów. Zawartość tego azotu to jest ta właśnie chemia, o której zawsze nam mówicie, bo ostatecznie produkt powinien mieć jej jak najmniej, więc to świadczy o zawartości chemii w roślinie. Jeżeli tego azotu jest mało, to znaczy, że ta roślina jest zdrowa do spożycia i tak dalej. Więc tutaj skupiamy się na tym, aby azot był jak najniższy. Więc tyle ode mnie. Teraz wchodzi werka cała na biało, która pięknie wymiesza nam środki w opryskiwaczu. Więc teraz pora na nią. Witam ponownie wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Marlenka wspominała, będziemy się brać za... Znaczy, ja będę mieszać środki. Dobrze, że chociaż środki są, bo na chwilę obecną ciągnik... Eksmitował. Ale to się zaraz ogarnie. Ja się teraz przebieram i widzimy się za chwilę. Weronika, kierunki pomyliłaś. To zaraz. Ale no dobra, idę.
bałeczek włączony. Obroty są. Jeszcze tylko pani do mieszania brakuje. I zapomniałaś o czymś?